Siemaneczko, dzisiaj trek aluminiowy, no, taki budżet troszeczkę, rowerek w dobrych pieniądzach, o tak, hamulce mineralne, hydrauliczne oczywiście, no, olej mineralny, no, olej mineralny, nie mineralne, no. No, najtańszy model, no, jakoś to tam działa, deorka, manetki. Dość szeroka kierownica, 680, nie, 990, 690 Bontragera, Recon, widelec, tu powietrze, tu blokada. Co my tu mamy? Ale wydart. Jak ktoś nie umie transportować rowerów, to są takie skutki. Dziewiątka, zwykłe tarcze, które dzwonią na zakrętach, nie polecam, polecam Xteki, które nie dzwonią na zakrętach. Mustang Elite TLR, to są takie brandowane Bontragera kółeczka. Tubeless Ready, jakby to chciał wiedzieć. Opony Bontrager XR2 29, oczywiście koło 2x2. Logo Bontragera z przodu. Mostek Bontragera. Trek ma ogólnie graty Bontragera, brandowane, nie? Dość niezłe spawy, jak tak z bliska patrząc. Co tu jest? Numer ramy. O. No, Warranty Void. To jest ta naklejka gwarancyjna, czy tam coś. Trek. No dobra. Gold Alpha Aluminium, to zobacz naklejka. Korba Race Face'a. Całkiem niezła korba, jak na taki rower. Jest rozmiar 17,5. Z przodu również jakaś tam naklejeczka. Sztyca Bontragera oczywiście. Siodło również Bontragera. Dla mnie niewygodne. Straszna guma. Poci się człowiek na tym. Gumowe siodło to ma. Z tyłu oś. Dziewiątka. Dobra. Druga strona. Druga strona. Tu jest ta blokada, kompresja. Tak, raz. A, od początku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć różnych ustawień. Sorry za wiatr, znowu nie wziąłem mikrofonu. 9, tak. Tu jest Redbond, który chodzi, ja pierdolę, ale tragedia. Strasznie to chodzi. Jak takie stare pokrętło w starym radiu. Jak baba się drzewa, jakiś tam pies jej spierdoli. Jacek. O, przepraszam, że przeklinam, ale dzisiaj jestem poddenerwowany. Bontrager piasty. Zobaczmy tę stronę. Excalibur 9. Nie, Excalibur 9 tak się to nazywa. Budżetowy, ale fajny, nie? GX RAM 2x10. Bardzo fajna korba. Korba na pewno, naprawdę tip-top, jeśli chodzi o rower w tej cenie. Z tyłu Xtek, ale ten jeszcze stary, bez blokady, bez sprzęgła. No i czeska szóstka kaseta. Zobaczmy, jak to gra. No, nawet nieźle. Dobra, ważymy tą 17. Zobaczmy, ile waży. No i waga dość przewidywalna. 13 kg 340. No nieźle, 13, 340. Myślę, że będzie kilogram więcej. A gdzie jednak jest w tych pieniądzach naprawdę. To nie można oczekiwać tam 12 kg. No naprawdę to nie ma nawet o czym mówić. 13,5 to jest nieźle. Jak się na nim jeździ? Kurde, standardowo. Jakby szału nie ma. Korba jest fajna.
korba naprawdę jest git w tych pieniążkach, to jest korba git. A reszta graty, normalne. Fajny rower taki. Bez szału, nie? O. Dobra. Co tu dużo gadać. Budżet. Dzięki za oglądanie. Na razie.